Witam wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland. Ten podcast nagrywam w ten sam dzień co poprzedni, więc z góry znowu przepraszam za mój głos, ale dalej jestem chora. Ostatnio wrzuciłam wam podcast dotyczący wszystkich najważniejszych zarzutów przedstawionych w dokumencie Quiet on Set: Dark Side of Kids TV. Jeśli jeszcze nie odsłuchaliście tego podcastu, to zapraszam was do nadrobienia zaległości. Dzisiaj nagrywam dla Was część drugą tego podcastu, która będzie dotyczyć odpowiedzi Dana Schneidera i wywiadu, jakiego udzielił. Pijarowo rozłożymy go na czynniki pierwsze. Jak dobrze wiecie, już lata temu pisałam Wam posty dotyczące Dana Schneidera i tego, co działo się na planie Victorious, więc musiałam nagrać też taki podcast. Posty podlinkuję Wam w opisie. Także zaczynamy. Wywiad z Danem trwa trochę ponad 19 minut, więc nie jest jakiś super obszerny. Pierwsze co rzuca się w oczy to fakt, że prowadzącym wywiad nie jest jakiś randomowy dziennikarz, ale aktor grający w serialu iCarly i nie jest to przypadek, że jest to aktor czarnoskóry. Po pierwsze wyjaśnijmy sobie, że tu nie Bugi zaprosił go na wywiad, tylko zapewne sam Dan chciał się wypowiedzieć i zapewne wszystko zaaranżował. Celowo zatrudnił jednego z aktorów, żebyście pomyśleli, że może jednak nie jest taki zły, skoro jeden z aktorów pomaga mu w przygotowaniu odpowiedzi i wypowiada się pozytywnie na jego temat. Wizorunkowo to strzał w dziesiątkę. Po drugie, dodatkowo aktor jest czarnoskóry, co tym samym odbija zarzuty przedstawione w dokumencie o tym, że Dan źle traktował aktorów czarnoskórych. I jestem pewna, że to, co zrobił Bugi, bez wątpienia negatywnie się na nim odbije, jeśli faktycznie Danowi zostaną postawione zarzuty. Podobnie było z dokumentem Living Neverland, z tym, że Jackson nigdy zarzutów postawionych nie miał, a osoby, które brały w nim udział i przedstawiały się jako ofiary, kompletnie nie brzmiały przekonująco. I co z tego, że dostali kasę za udział, skoro ich wizerunek został już doszczętnie zniszczony? Ten rozpoczyna rozmowę od tego, że ciężko mu się patrzy na błędy z przeszłości i jest mu wstyd, za co chce przeprosić. I tutaj trzeba przyznać, że dobrze się do tego przygotował, zaprzeczanie wszystkie moje wymyślanie wymówek dałoby mu jedynie negatywny odbiór, a tak, skoro już wykazuje skruchę i przyznaje się do części zarzutów, od razu może zostać lepiej przyjęte. Chociaż, sądząc po tym, że komentarze pod wywiadem są wyłączone, to chyba średnio poszło w ogólnym rozrachunku. Pierwsze pytanie dotyczy masaży na planie, na co Dan odpowiada, że wie, że było to coś nie na miejscu i że przeprasza wszystkich, którzy poczuli się niekomfortowo. Kocham fakt, że Bogi ktoś świetnie pokierował i gość zamiast dociekać i ciągnąć go za język albo zadać jakieś niewygodne pytanie, odpowiada je. Yeah. I przechodzimy dalej. Potem Dan zostaje zapytany o atmosferę w tak zwanym writer's room, gdzie producenci i scenarzyści pisali scenariusze. Dan znowu w super, czysto PR-owy sposób odpowiada, że on na początkach swojej kariery też był przestraszony i kompletnie zielony, więc źle mu z tym, że nie pomógł innym u siebie na planie i nie stworzył korzystnej atmosfery do pracy. I Bogi znowu wierza ze swoim je yeah i przechodzi do następnego pytania. Dan mówi też, że jest sporo osób, które chciałyby dalej z nim współpracować i mają dobre wspomnienia o pracy dla niego, ale jest też sporo takich, którzy nie mają dobrych doświadczeń i że chciałby z nimi porozmawiać. Skoro tak bardzo chciałby z tymi osobami porozmawiać, to naszła mnie taka myśl, że czemu po prostu nie zorganizował wywiadu z tymi poszkodowanymi osobami, chętnymi do rozmowy, zamiast rozmawiać z aktorem, który, jak twierdzi, ma dobre doświadczenia. A no tak, bo tam ci zadają niewygodne pytania i nie kończą na je. Yeah. Dan mówi, że żarty, które pojawiały się w programach, były stworzone dla dzieci, bo były przez nich uważane za śmieszne, ale to, że tworzył je dorosły chłop z odchyłami, to już chyba mało istotne. Ja byłam dzieckiem oglądając niektóre te programy i tak samo jak wtedy, tak jak i teraz, uważam, że po prostu nie są śmieszne, tylko głupawe i obleśne. Z tym, że teraz mam też wiedzę na temat podtekstów, jakie zabierały. Dan powiedział, że skoro to kogoś uraża, to mogą wyciąć je z programów, ale bądźmy szczerzy, gdyby wycięli wszystkie te obrzydliwe żarty, sceny ze stopami i tak dalej, to z 25 minut odcinka zostanie może 15 i nikomu nie będzie chciało się teraz tego usuwać. Bugi odpowiada, że usunięcie tych fragmentów to jest rozwiązanie. No super, ale co z tymi, którzy na przykład za dzieciaka widzieli już te fragmenty? Albo co z tymi fragmentami, które latają po sieci wiralowo i zobaczyć może je każdy. No chyba średnie rozwiązanie według mnie. Dan opowiada też o tym, że nad sobą miał też szefów, którzy czuwali nad wszystkim i oni odpowiadali za zatwierdzenie scenografii, kostiumów, dialogów i scen. Szkoda tylko, że Dan nie wspomina o kontaktach jakie miał, które zapewne pomogły mu w dogadaniu się. Dan mówi, że gdyby ktokolwiek z planu powiedział, że jakaś scena jest nieodpowiednia, to by ją wyciął, ale nikt nic nie mówił. No cóż, jak wynika z dokumentu Quiet on Set, ludzie się bali cokolwiek powiedzieć, bo byłoby im grożone utratą pracy. O czym wspomina później też sam Bugi. Wow, raz odpowiedział kontrom, ale Dan ponownie podpiera się szefami, którzy wszystko zatwierdzali. Dan odpowiedział też na zarzuty dotyczące Fear Factor, takich dla dzieci. Sama oglądałam ten program w wersji z dorosłymi osobami i był on całkiem popularny, ale co innego patrzeć na dorosłe osoby, które same wyraziły na to zgodę, a co innego widzieć w tym wszystkim dzieci. Dan mówi też, że to normalne, że nowo zatrudnieni tekściarze dzielili się swoją wypłatą. Nie wiem, czy faktycznie takie zasady były na planie i czy faktycznie jest tak, że nowo przyjęci dzielą się wypłatą, ale w zwykłej pracy każdy człowiek dostaje pełną wypłatę za swoją pracę. Nie wiem, dajcie mi znać, jeśli wiecie coś na ten temat i wiecie czy faktycznie tak mogło być. Bugi mówi, że nie pasuje mu jak dokument go przedstawił i jego relacje z zatrudnionymi dziećmi. Dan mówi, że on ma podobne odczucia obaj mówią, że praca była oparta na zaufaniu i że na planie byli obecni rodzice. Dan opowiada też historię o tym, że Amanda kiedyś pokłóciła się z rodzicami i uciekła z domu. I zadzwoniła do niego w nocy, a Dan zadzwonił do kogoś, kto się nią zajął i zawiózł ją na policję. Bogi wtedy odpowiada, że to świetnie, że Dan pomaga ludziom, którzy tego potrzebują. To się źle zestarzeje i to jest po prostu wchodzenie bez wazeliny, ale okej. Okay. Wspomina też, że nigdy nie dostał Bana na pracę na własnym planie. Dan mówi też, że Brian nie został zatrudniony przez niego i że kiedy Drake powiedział mu, co się stało, Dan Powiedział, że czuje się z tym okropnie i że chce mu pomóc. Zdradza też wiele, zdradza też, że wiele znanych osób poparło Briana, mimo tego, że wiedzieli, że jest winny. Matka Drake'a podobno ma kontakt z Danem i poprosiła go o napisanie mowy do sądu. I w tym momencie Dan rusza z takim wymuszonym płaczem. A czemu uważam, że jest wymuszony? Podziękuję wam ten wywiad w opisie i zobaczcie sobie ten fragment. I to, jak szybko Dan przechodzi z wymuszonego płaczu do normalnej rozmowy, dosłownie zajęło mu to sekundę i nie widać kompletnie żadnych łez. Dan na koniec przeprasza, że bywał niecierpliwy, niemiły i że nie dawał z siebie tyle wsparcia, ile powinien, szkoda tylko, że przeprasza dopiero po tylu latach i akurat po premierze dokumentu. Tak naprawdę w wywiadzie nie odnosi się kompletnie do większych zarzutów dotyczących wykorzystania osób nieletnich, dotyczy jedynie atmosfery na planie i tego jak Dan traktował pracowników. Dan próbował odbić te mniejsze zarzuty i ocieplić swój wizerunek, ale nie powiedział nic, co faktycznie trzeba było powiedzieć. Fajnie, że przyznał się do części tych zarzutów i przeprosił, ale nie sądzę, że było to szczere, raczej przymus oczyszczenia wizerunku. Tyłek mu się pali od dłuższego czasu, więc kiedyś coś tak na, naprawdę musiał powiedzieć. Tak by the way, czy tylko ja miałam problem, żeby go rozpoznać? Głos jest ten sam, ale wygląd zupełnie inny. Na początku myślałam, że to jakiś żart, jak zobaczyłam zdjęcie tego wywiadu i że to po prostu jakiś aktor się za niego przebrał. W każdym razie Dan dobrze wiedział, co robi. Przygotował ten wywiad tak, żeby faktycznie się wybielić, ale mleko się już rozlało, ludzie dużo mówią i nikt nie chce mu wierzyć. Sam sposób prowadzenia tego wywiadu mi nie leży. Prowadzący jest ewidentnie przekonany od niewinności Dana, albo przynajmniej próbuje go wybielić i kompletnie nie docieka prawdy. Dan w 2021 wspomniał coś na temat jego powrotu do tworzenia programów, więc wybielanie w takiej sytuacji jest mu po prostu potrzebne, ale on ewidentnie nie zdaje sobie sprawy, jakie oskarżenia na niego padły. Są to rzeczy, za które ludzie idą siedzieć na lata, a on zachowuje się, jakby w całym dokumencie mowa była jedynie o złym traktowaniu pracowników. Aleksa Nikolas, która występowała w Zoe 101, nagrała całą odpowiedź na ten wywiad z Danem. I widzę, że jej odczucia są podobne do moich. Ona kompletnie nie odczuwa emocji i żalu od Dana, za to bugie według niej zachował się słabo, odzywając się do osoby oskarżonej, a nie do samych ofiar. Aleksa zwraca też uwagę na to, że Dan po prostu zrzuca winę na swoich szefów, którzy byli wyżej od niego. I zezwalali mu na te rzeczy, ale to nie usprawiedliwia tego, co robił. I tak samo jak ja potwierdziła, że Dan miał kontakty i dobre relacje ze swoimi szefami, więc nie było problemu z dogadaniem się na temat pewnych rzeczy. Ten wywiad jest po prostu słaby i w ogóle nie powinien mieć miejsca. Dan sam strzelił sobie w kolano i jedyne miejsce, w którym powinien się tłumaczyć, to sąd, jeśli faktycznie zostanie mu coś udowodnione. Dajcie mi znać, co wymyślicie o wywiadzie i odpowiedzi Dana i czy było jeszcze coś, na co zwróciliście uwagę, na przykład w zachowaniu Dana albo w odpowiedziach. Nie zapomnijcie zostawić lajka i suba, jeśli podcast Wam się podobał. Dziękuję za uwagę.